Witajcie w napisach końcowych, gdzie mówimy nie tylko o filmach, serialach, ale od niedawna także o grach. Zwykle w wydaniu niedzielnym omawiamy fabuły gier, ale ponieważ wielkimi krokami zbliża się E3, planujemy również całą imprezę omówić, więc najróżniejsze zapowiedzi, które tam się pojawią, również będziemy jakoś maglować, pewnie pojawi się data premiery Cyberpunka być może, może o tym pogadamy, może o wielu innych zapowiedziach, więc możecie się spodziewać jakiejś naszej relacji z każdego dnia. Prawdopodobnie każdą konferencję omówimy, bo tak jest najwygodniej. No i dwie gry, które dosłownie dzisiaj poszły informacje o jakichś zapowiedziach konkretnych, premierach, czy nawet, że istnieją. No to po pierwsze, jest to projekt Avengers od Square Enix. Nie wiemy o nim kompletnie nic tak naprawdę, tylko że dowiemy się więcej na E3. I to jest coś, o czym więc tylko lekko wspomnimy dzisiaj, bo no nic nie wiemy, poza tym, że w ogóle on powstaje dalej. Więc moje pytanie jest do ciebie tutaj tak na szybko. Czy jesteś zdziwiony, bo ja jestem kompletnie w szoku. Ja mówię, że to jest dawno martwe w koszu i w ogóle już nikt się tym nie zajmuje, bo jakiekolwiek zapowiedzi, że to miało istnieć, było już tyle lat temu, że myślałem, że już dawno porzucono. Jezu, możesz mi przypomnieć dokładnie, co było wiadomo na temat tej gry, nic, bo coś kojarzę nic, wcześniej. Nic, kompletnie nic. I dalej nic nie wiadomo, tylko wiadomo, że powstawała. Były spekulacje, że sieciowa, że MMO po drodze było, potem, że z mocnym naciskiem na fabułę. Mhm. Za każdym razem dostawaliśmy inne plotki, ale to były zawsze plotki, bo tak naprawdę nic nie było wiadomo. Więc ja chcę po prostu zapytać cię, czy jesteś zdziwiony, że to dalej nagle jest zapowiedziane, że powstaje i będzie pokazane na E3, bo ja... No ciekaw jestem, w jakim stadium będzie, bo zazwyczaj takie gry, które mają taki długi, wiesz, piekło deweloperskie, to no mają w pewnym momencie reboot i zaczynają po prostu od nowa to robić, więc ciekaw jestem, jaka jest tutaj historia. W sumie jestem bardziej ciekaw historii zakulisowej niż samej gry. No, ja się boję, że to może być gra przeleżana, co za tym idzie, pewnie na przykład będzie. Może gdzieś tam mieć rozwiązania jeszcze z 2000, nie wiem, 14, czy kiedykolwiek zaczęli pracować nad tą grą, czy graficznie może gdzieś nie domagać. Wiesz co, to czasami też bywa tak, że po prostu w pewnym momencie wydają, wiesz, żeby utrzymać projekt przy życiu, wydają cały czas na niego pieniądze, więc koniec końców wydają go nie dlatego, że gra jest tak super, tylko żeby po prostu zwrócić część kasy. Tak trochę było z Final Fantasy XV, gdzie po prostu budżet był tak rozmuchany, tak. Że wydali tę grę, żeby no przynajmniej część kosztów się zwróciło. I tak tutaj też może być podobnie. Jak gdyby, wiesz, to jak gra tak długo jest w produkcji i nic o niej nie wiadomo, to zazwyczaj nie jest dobry znak, dokładnie. Ale zawsze z tego wychodzą później ciekawe historie, więc tego jestem ciekaw może bardziej, tyle. Jak to powstało i tyle. Także o projekcie Avengers pogadamy oczywiście więcej, poruszyłem to, bo na pewno będą o to pytania, ale pogadamy więcej, jak dowiemy się czegokolwiek, czyli prawdopodobnie podczas E3. Natomiast dzisiaj skupimy się na innej grze i trailerze, który się do niej dopiero co pojawił, czyli Death Stranding od Hideo Kojimy. Gra, która również będzie miała więcej miejsca oczywiście na E3 i nie bez powodu pewnie ten trailer pojawił się już dzisiaj, ponad 8-minutowy trailer. Gra, która również miała bardzo długi cykl wydawczy, ale tutaj trochę było inaczej. Miało się wrażenie, że to bardziej Kojima tak celowo prowadzi z tą kampanię, tak celowo nie chce nic zdradzać, że dostawaliśmy jakieś tam ogryzki od czasu do czasu, co chwila trailery, które bardziej nam mieszały w głowie, o co tu właściwie chodzi, niż coś wyjaśniały. No ale wreszcie mamy datę premiery, jest to 9 listopad jeszcze tego roku, to jest w ogóle wow, że tak wyskoczyli od razu z premierą. No i moje pierwsze pytanie do ciebie jest na tym moment, na tę chwilę, czy czekasz w ogóle na Death Stranding, czy jeszcze cię to interesuje po naprawdę latach takiego teasowania, takiego rzucania nam okruszków przez Kojimę? No ja bardzo czekam i ja jestem bardzo ciekaw tego tytułu, od samego początku byłem i jest to związane z tym, że jestem ciekaw, na ile Hideo Kojima jest faktycznie autorem. Dlatego, że w czasach, kiedy był w Konami i jeśli nie wiecie, Hideo Kojima był twórcą Metal Gear Solid, między innymi, jak gdyby była taka wątpliwość, czy wielu ludzi dyskutowało na temat tego, czy on, w jakim stopniu Kojima naprawdę wpływa w te gry i na ile w pełni konstruuje tę fabułę, a na ile to jest praca zespołowa. I teraz Kojima, kiedy wreszcie się, no, w przykrych okolicznościach, bo w przykrych, ale pożegnał z Konami, i działa jak gdyby solo i ma pełną kreatywną kontrolę nad projektem, wreszcie się przekonamy, na ile taki czysty, nieprzefiltrowany projekt jego autorstwa wygląda. I jak gdyby jestem
Ciekaw zarówno tego, jak będzie. Trzech rzeczy jestem ciekaw. Przede wszystkim tego, jak do końca będzie wyglądać gra jako taka, jak będzie wyglądać gameplay. Czy będzie. Troszeczkę widzieliśmy tego w zwiastunie, o ile do tego pokazano dojdziemy. Najwięcej ze wszystkich. O gameplayu zaraz bym chciał pogadać, bo to wreszcie zobaczyliśmy coś. I fabuła, która wiem, że będzie zjebana w cholerę, będzie po prostu mózg mi rozwali. I ciekaw jestem jego poczucia humoru takiego charakterystycznego, które było w prawie każdej jego grze. Chowanie się do pudełek. I jak się w tym momencie będzie objawiać. Jego poczucie humoru często się opiera na rozbijaniu czwartej ściany i wydaje mi się, że w projekcie takim jak ten, Albo żartach o kupie. To też, tutaj to możesz mieć oba, spokojnie. Czemu nie? Ale nie, w ogóle podoba mi się też pomysł tego tworzenia, bo masz ten Death Stranding, który jest tą takim dziwnym, kurde, czarnym glutem, który jak gdyby... Ciężko to powiedzieć, i określić, co ja właściwie oglądałem na tym zwiastunie, to jest ale... dobre, że obejrzeliśmy to i niby nam... I tak patrzę, o, wreszcie mi tłumaczą, fajnie, tłumaczą mi wreszcie, co tu się dzieje. Skończyli mi tłumaczyć i tak siedzę... Nie, dobra, dalej. Okej, okay, jest to... Spróbuję to zrobić. Jest to fenomen, którego nie widzę, nie każdy może zobaczyć. Musisz się podpiąć pod płód, który trzymasz w specjalnym inkubatorze, żeby to zobaczyć. Nazywany chyba tutaj Bridge Baby, on to nazwał jakoś tak. W ten sposób. Okej, okay, więc jest to coś paranormalnego i dzieci mają większą wrażliwość na to, czy coś mniejsza z tym. W każdym to razie... To jest specjalnie wyhodowane dziecko? Well, nie wiemy jeszcze. Może być wiele wyjaśnień tego. No jakby nie wychodźmy zbyt dziko w spekulacje. Jest to z jakiegoś powodu dzieci mogą to oglądać, dorośli nie mogą. Norman Reedus nie może. Przerwę ci na chwilę, bo Kojima mówił, że nie do końca. Że Kojima mówił cały czas, że za każdym, kiedy widzimy to dziecko, to jest zawsze te same jedno konkretne dziecko. Okej, okay, czyli to może być jakieś cudowne. Że to zawsze jest jedno dziecko. Okay. Zakładamy, że nie dzieci, ale to dziecko z jakiegoś powodu. Dobra. Okej. Okay. I jest to jakiś rodzaj Venoma, czy gluta, czy whatever, który przyjmuje formę rzeczy z przeszłości. Jak gdyby widzimy sceny z pierwszej wojny światowej z żołnierzami w charakterystycznych mundurach i jest nagle, wiesz, nagle z tej survivalowej post-apo historii nagle się przeniesiemy w shooter z pierwszej wojny światowej, do okopów. I to jest dzikie. Jak gdyby to daje takie możliwości zarówno gameplayowe, jak i narracyjne, że to mnie jak gdyby strasznie, strasznie mi się podoba i jestem ciekaw, gdzie to zaprowadzi. Powiem ci szczerze, że miałem kilka takich skojarzeń na przykład z Apocalypse Now, szczególnie jak była ta scena, jak wiesz, to zdaje się Mikkelsen wychodził z tego gluta? Wydaje mi się, że to Troy Baker. Tam pod Troy Baker wychodził z tym cygarem i są to ci... To jest Troy Baker. To był Troy Baker, okej. Okay. I tak, jak gdyby, wiesz, jeśli chodzi o to, jaką rolę będą pełnić poszczególni bohaterowie, albo co właściwie się wydarzy w historii, to jeszcze do końca nie wiemy i podejrzewam, że do końca, do premiery gry nie będziemy wiedzieć. Podejrzewam, że sama gra będzie mieć kilka zwrotów akcji, o których teraz w ogóle nawet nie jesteśmy w stanie zgadnąć. Ale to, co zostało pokazane, już mnie przekonuje, że jak gdyby Kojima jest jak najbardziej kompetentny w tym, co robi. Zresztą ma pomoc ogromną, też od Guillermo del Toro. To jest też fascynująca historia. Ci dwaj chcieli zrobić coś wspólnie odkąd pamiętam. Jak gdyby zawsze styli wszystko gdzieś tam padało. Się zawsze wstykał. Jak pomyślisz o tym, jak filmy robił del Toro i o tym, jak wyglądały te... Szczególnie bardziej pokręcone elementy chociażby Metal Gearów, to widzisz gdzieś tam tą styczność w pewnym miejscu i mógłbyś spokojnie uwierzyć, że Death Stranding, na ile widzimy, to jest jakieś ich wspólne dziecko. Tak. I chciałbym też zobaczyć, mam nadzieję, że jakby może się udało zachować część rzeczy, na przykład Silent Hills, czyli z tego projektu anulowanego w Konami, który miał być rebootem serii Silent Hill, robiony właśnie przez tę trójkę, Norman Reedus, Guillermo del Toro i Hideo Kojima. I może, jak gdyby, nie jest to wykluczone na tym etapie, oczywiście Silent Hills w sumie niewiele zobaczyliśmy, pomimo tego, że było grywalne demo dostępne dla wszystkich. I tak, nie, powiem ci szczerze, że mnie ten zwiastun bardzo jak gdyby podniósł na duchu. Wiesz co, powiem ci, miałem skojarzenia z Wiedźminem.
Z jakiegoś powodu, jak gdyby głównie Nie, jak ta celtycka muzyka zaczęła wyskakiwać, kiedy chodził po polanach. Path. Słucham cię? No, Path nazywa się ten utwór, jeżeli się nie mylę. Okej. No i wiesz, te obozy tych złych, które i to też jest, wiesz, w stylu Metal Geara ostatniego, ale nie wiem, miałem te zielony teren dookoła i tak dalej, miałem jakieś dziwne skojarzenia więc ciekaw jestem też, na ile to będzie liniowa przygoda, a na ile będzie taki sandbox, otwarta open world. Pierwsza rzecz to Kojima, tak jak mówisz, wreszcie będziemy mogli zobaczyć autentycznie jego pełną siłę, bo no, znamy nieprzyjemne historie Metal Gear 5, który jak w niego grałem, to jak go skończyłem, to gdzieś tam mi serce pękło, bo widziałem pod spodem ten cały potencjał, który gdzieś tam siedział. Widziałem, jakby nagle ktoś przyszedł i po prostu nożem ciachnął i do widzenia. Tak. Widzisz, widzisz, w którym momencie przyszedł jakiś Tak, executive czy coś i Kojima powiedział: wychodź, okej, wychodź. kończymy. Tak, dokładnie, tak dosłownie kończymy. No. Potem wprowadził kilku gości i mówił: sklejcie to, nie macie Tak. czasu, weźcie stare asety, użyjcie tego, co było, jakoś to zlepcie, żebyśmy to mogli wydać i tyle. Ale widzisz dosłownie ten moment, kiedy jest ciachnięcie. No. I mi było strasznie przykro, bo jednocześnie kochałem tę grę, a jednocześnie jej kompletnie nienawidziłem. Właśnie z tych dwóch powodów, że widziałem, jak bardzo jest nieskończona, jak bardzo jest pocięta, jak bardzo jest zniszczona. Teraz Kojima miał, jak to się mówi, all the time in the world. Miał tyle czasu, ile potrzebował. O Death Stranding słyszeliśmy już od tak dawna. Pierwszy chyba ten zwiastun jeszcze, w którym właśnie się Del Toro i Mikkelsen jeszcze pojawili, taki, który nie miał nic z gameplayu, tylko mieliśmy to przejście tych dziwnych szkieletów, żołnierzy przez miasto, tego Del Toro biegnącego z dzieckiem i tego Mikkelsena, który przemierzał kanały ze swoimi Tak, tak, szkieletożołnierzami. I to tak. był pierwszy ten zwiastun, nie? W którym nic jeszcze nie wiedzieliśmy. To było już naprawdę dawno temu. Tamto to już w ogóle było kompletny kosmos. Jak gdyby wiesz, teraz mówimy, że zobaczyliśmy ten zwiastun i w sumie nie wiemy, Ale co coś już się widzieliśmy. powoli składa, Ale nie? zaczyna się już składać w jakąś historię, jakąś narrację. Tamten zwiastun nic ci nie mówił. Jak gdyby takie, co ja kurwa Nie, oglądałem? przepraszam, błąd. Pierwszy zwiastun, ten jest był drugi. Pierwszy był No. jeszcze bardziej mglisty. Pierwszy to był Norman Reedus, który budzi się gdzieś na plaży i widzi jakieś sylwetki unoszące się w powietrzu. I to było wszystko, dosłownie. A nie było, to w pierwszym zwiastunie nie było to, jak kamera mu wchodzi do gardła i tam jest To jest dziecko? później, to było I chyba tak, i później. to było takie, co? To było A później. mi, to, no, Tu no tutaj to ale... tylko było coś, że przytulał dziecko, dziecko znika, on się budzi i Okej. jakieś sylwetki wiszą. A to było już naprawdę dawno temu. Więc widzimy, od jak dawna on pracował nad tym, ile miał czasu. Miał dokładnie tyle czasu. Teraz już nie będzie żadnych wymówek, że tu nieskończone, to Tak. niedorobione. Teraz mamy, że tak powiem, full Kojima. Czy to wypali, czy nie, to będzie full Kojima. I to mnie w jakiś sposób fascynuje, bo ja daję temu kolesiowi cały kredyt zaufania. Po tym, jak bardzo kocham Metal Geary, z całą swoją poplątaną, pojebaną historią, którą trzeba tam mocno wnikać, żeby zrozumieć, o co chodzi w tych niektórych zawiłościach, ale ją absolutnie uwielbiam. Bohaterów, którzy się tam pojawiali, byli napisani, jak przechodzili swój rozwój, jakie były twisty fabularne, często niesamowite. To jest wszystko, za co kocham Kojimę. I tutaj też tego widzę. Ja muszę powiedzieć, że Ale ja do tego zwiastuna. to będzie też test dla Kojimy niejako, dlatego że mówię Najbardziej. ci, że nie wiemy do końca, ile w Metal Gearach było czystego Kojimy tak naprawdę, a ile było decyzji z góry, czy też wkładu innych pracowników firmy. I tutaj będziemy mieć, tutaj gdzie ma pełną kontrolę, gdzie nikt go nie kwestionuje, jak gdyby I nie będziemy pospiesza wiedzieć, przede wszystkim. nie pospiesza i tak dalej. Ale wiesz co, częsty zarzut względem jego gier jest taki, że są trochę pretensjonalne i czasami bywają, niestety. I to, że jest to, wiesz, bardzo niedostępne dla graczy, dla nowych graczy. Jak gdyby naprawdę musisz skupić się, co się dzieje dookoła, żeby No wyłapać. to jest absolutnie prawda. I pytanie brzmi, czy to nie będzie za dużo Kojimy na raz. Wiesz, o co mi Może chodzi? być. I właśnie chciałem się do tego odnieść, bo ja powiem ci, że ten zwiastun mnie trochę uspokaja, ale przed nagraniem Łukasz mi napisał, żeby proszę powiedzcie, że będzie to przerost formy nad treścią i wygląda jak byle co. To jest zdanie Łukasza, ale nie mogę do końca się z nim nie zgodzić. Ten zwiastun już jest lepszy, podejrzewam, ale do tej pory, jak widziałem ciągłe te podłączanie dziecka do
do jakiejś maszyny, która jest podłączona do niego, z super starzejących się ludzi, ręce wychodzące z ziemi, to miałem wrażenie, że to jest taki jakiś totalny arthouse bez żadnej głębi, właśnie tylko i wyłącznie forma, zero treści, nie? To dosłownie te trailery tak się trochę składały, że miałeś wrażenie, jakby ci chcieli za wszelką cenę pokazać, jakie to dziwne, jakie to niesamowite, jakie to niepokojące, jakie to ekspresyjne. Przy reklamowaniu gry takiej jak ta, która prawdopodobnie jest w dużej mierze oparta na twoim zaskoczeniu, na twojej reakcji, że coś się dzieje, jak gdyby nie możesz tego inaczej reklamować, więc to może być wina po prostu tego, że nie chcą ci zdradzić za dużo od razu. Możliwe. Z tym, że mówię, do tej pory miałem obawy, tylko że ja jestem absolutnie tak dużym fanem Kojimy i tak wysoko cenię sobie, szczerze mówiąc, na tą chwilę mogę powiedzieć, że Metal Gear Solid to chyba według mnie najlepsza seria, zamykając na czwórce powiedzmy, najlepsza seria gier komputerowych, w jaką grałem, w sensie jeżeli bierzemy pod uwagę serię. Mogę myśleć o pojedynczych grach, które były lepsze niż pojedyncze gry z Metal Geara, ale jeżeli mówimy o jakąś zamkniętą historię w jednej długiej serii, Metal Gear jest gdzieś u mnie, może nawet na pierwszym miejscu. Więc absolutnie kocham tą serię, dlatego jest absolutnie jak nawet widziałem te rzeczy, które trochę mnie niepokoiły pod tym względem, że zastanawiałem się, czy to się gdzieś tam złoży na pewno do kupy, czy to będzie po prostu takie, wiesz, motyl rozkwita i zmienia się w słońce, które staje się całą galaktyką, napisał, nie wiem, pomysł Granta Morrisona, nie? I tego typu rzeczy. Ale muszę powiedzieć, że ten zwiastun daje mi pewne nadzieję, że jednak jest jakiś pomysł, bo ten zwiastun już ma motyw przewodni. Może od tego zacznijmy. Jest nim connection tak zwane, ale ono ma bardzo wiele znaczeń, bo to nie chodzi tylko, nie ma jednego słowa, które po polsku, które oddałoby to, co znaczy tu connection, bo to znaczy zarówno więź, połączenie. Myślę, że więź byłoby najlepszym tłumaczeniem. Nie do końca, bo jak rozumiem tutaj chodzi o pewnego rodzaju bezpośrednie połączenie z drugą stroną, o której mówią ci tacy pseudo nieumarli, czy jak to ich nazwać. O tym, aby ludzkość na nowo ze sobą połączyć, bo ewidentnie został, internet padł, z tego co rozumiem, więc jakakolwiek komunikacja jest zerwana, więc jakby ten w ogóle cały świat padł, jest wszystko jest zjebane. Cały świat padł, ale w ten sposób, że ludność dalej żyje, cywilizacje dalej istnieją, ale nie mają ze sobą połączenia, nie ma telefonów, zakładam, nie ma, nie wiem, samolotów, nie ma komunikacji, więc nie można ze sobą wymieniać informacji, więc wszyscy żyją w tych małych ośrodkach, gdzie są. Więc ewidentnie te połączenie, ta więź jest tutaj motywem przewodnim, nie? I to już jest coś, czego możemy się jakby chwycić w tym momencie. Tak, jedno co się obawiam to właśnie to o czym Łukasz mówił, że to może być faktycznie lekki przerost formy nad treścią i treść, albo treść może być, wiesz, jak gdyby zakopana pod pokładami kiczu, którym uwielbia się pławić Kojima. Dlatego, że Kojima jest artystą, który uwielbia tę estetykę, uwielbia przesadę i... Jak to było? Bionic Woman przede wszystkim. I dlatego aktorka, która tam grała tutaj też po odpowiednim odmłodzeniu CGI pojawia się bezpośrednio w jednej z ról, bo Kojima zabiegał, czy wreszcie może wiesz, to jest ten taki bardzo tani przecież film, nie? Znaczy seria właściwie, ale Kojima to kochał. No, ale wiesz, też jak zobaczysz na Metal Geary, to ludzie trzymają Metal Geary wysokiej estymy, ale jest w tych grach masa kiczu. Oczywiście. I on uwielbia to gówno, on pławi się w tym za każdym razem. Jak wiesz, jak trzeba złoczyńcy dać, nie wiem, deskorolkę czy coś takiego, to Kojima to bez mrugnięcia okiem wrzuci. Był koleś na rolkach, nie? Był w dwójce, tak. Tak, właśnie. Na rolkach, gruby koleś, co bomby podrzucał. Tak. Jeździł na rolkach. Tak, no na albo... Na platformie wiertnicze środku oceanu. Praktyczne. Albo wiesz, albo też pod koniec dwójki, jak cały poziom nagim Raidenem biegasz i robisz fikołki i tak dalej. Nie, ale też wiesz, chodzi mi o to, że... I obawiam się, że może być tego odrobinę za dużo, że gra może być przeładowana tym i obawiam się... I ciekaw jestem też, jaka będzie proporcja fabuły do gameplayu, bo pamiętam, że z tym też były problemy w serii Metal Gear. Kojima czasami kochał dać ci 15 minut z cutscenki i boom, lecisz. Pamiętam, że bywało gorzej niż 15 minut. Pamiętam, że bywało tak, że masz, wiesz, 15 minut gry i potem 40 minut cutscenek. Walka Raidena z Vampem w czwórce to był jeden z takich naprawdę długich momentów. I, więc, wiesz, więc to jest... To, to,
nie jestem do końca przekonany, czy niefiltrowany Kojima to jest na pewno coś, czego chcę, bo wydaje mi się, że ile gówna dajemy Konami, oni na pewno wycinali też trochę zbędnych rzeczy. Możliwe bardzo. Więc wiesz, może się okazać, że Death Stranding to będzie 5 godzin cutscenek, jak ktoś gotuje obiad. A nie, idzie przez potem... pole po prostu. Idzie przez pole. Idzie przez pole i rozmawia z niesie niczym. Walizkę. I to by, i wiesz, w umyśle Kojimy to jest ważny character development, ale możesz to możesz to sprowadzić do 2 sekund tak naprawdę, więc to będzie test także dla Kojimy, wydaje mi się, na ile on jest dobry jako niezależny twórca, kiedy nikt go już nie ogranicza. Okej, pogadajmy chwilę o tym, co mniej więcej wiemy teraz, po tym zwiastunie, co możemy wiedzieć. Mówiłeś o tej całej Brei, ewidentnie jest mamy świat, tak jak powiedzieliśmy, który jest rozpieprzony. Mamy panią prezydent, która zleca naszemu głównemu bohaterowi misję na nowego połączenia ludności Stanów Zjednoczonych ze sobą. W jakiś sposób, czy przez dostarczanie im wiadomości, czy może odbudowywanie komunikacji. Nie wiemy do końca, co transportuje nasz bohater, który ewidentnie jest jakiegoś rodzaju kurierem, który nosi ten wielki plecak ze sobą. Ale w jakiś sposób jego podróżowanie pomiędzy tymi osadami, czy cokolwiek to jest, ma w jakiś sposób na nowo przywrócić połączenie pomiędzy ludnością. To jest jakby w miarę zrozumiałe. Nie wiemy też w jakim stanie są te poszczególne społeczności. Jak gdyby niektóre z nich mogą być, wiesz, w miarę dobrze zachowane, praktycznie jak, wiesz, współczesny ten, a niektóre mogą być, no, postapo kompletne. Więc to jest też, wydaje mi się, ważne. I duża porcja gameplayu była skoncentrowana na poruszaniu się po jakichś pustkowiach i przemierzaniu terenów, które są kompletnie niezamieszkałe. Więc podejrzewam, że będą survivalowe elementy, będzie zbieranie surowców. Widzieliśmy tutaj, widzieliśmy na zwiastunie między innymi różne sposoby przemierzania tych terenów, jak gdyby ta drabinka, która nagle się wysuwa. Okej, to może odbijmy, skoro mówimy o tym kurierze, który nosi te rzeczy. Szczerze mówiąc, mnie to zaniepokoiło troszeczkę. Bo nie wiem na ile jestem zafascynowany symulatorem kuriera i ten motyw, kiedy on, nie wiem, kładzie drabinę, żeby wejść na górę, rzuca linę, żeby przez coś przejść. To może być fajne jednorazowo, ale mam wrażenie, że gdybym miał wiele godzin chodzić po pustkowiach i ustawiać drabiny, zaczepiać liny i robić tego typu rzeczy, to mógłbym się dosyć mocno znudzić. Wiesz co, no ja odnoszę wrażenie, że dużą częścią gameplayu to będzie nawigacja po takim nieznanym, że nie będziesz mieć mapy z GPS-em, jak to klasycznie ostatnio bywa od kilku lat, tylko że będziesz musiał właśnie w jakiś sposób się zorientować, wejść na jakiś wysoki punkt, rozejrzeć się, wiesz. Grałeś w Breath of the Wild? Zeldę? Nie grałem w Breath of the Wild. Tam jest taki motyw, że no, tak jak w grach Ubisoftu, że żeby odblokować mapę, musisz wejść na wieżę i tam wcisnąć przycisk, ale tam to było o tyle innowacyjne, że ci po prostu odblokowywało mapę, natomiast nie pokazywało ci żadnych punktów zainteresowania, nie pokazywało ci, gdzie są questy, ani nic. I to było o tyle fajne w tym, jak już wszedłeś na górę, że jak gdyby miałeś widok praktycznie na cały teren, który odblokowałeś. I mogłeś z tej góry po prostu dokładnie wszystko sobie na własne oczy zobaczyć, gdzie co jest, i zaplanować sobie podróż. I biorąc samo po prostu przemierzanie jakiegoś pustego pola, to brzmi nudno, ale jeżeli byś miał jakby taki rąbek tajemnicy ukazany wcześniej, jakbyś mógł rozplanować sobie podróż przez tą pustkę, wybrać sobie miejsce, gdzie chcesz się poruszać i tak dalej samemu, to mogłoby być całkiem niezłe i wydaje mi się, że nawigacja po takim pustym terenie to będzie ważny element. Także też, wiesz, tutaj ten element przypadkowy, czyli Death Stranding, czyli, wiesz, tereny, na których ten glut się może pojawiać i których powinieneś uniknąć, bo nie masz dzieciaka, albo momenty, w których musisz znaleźć ten glut, dlatego że masz dzieciaka i to jest część, jak gdyby, zadania. Do tego widzieliśmy właśnie elementy skradankowe, zarówno w przypadku, nazwijmy to, żywych, gdy mamy tą, na przykład mowa jest o tej grupie terrorystów, którymi właśnie chyba dowodzi Troy Baker, jego postać, czy tej korporacji jakiejś, ciężko powiedzieć, co to jest. Widzieliśmy, jak przed nimi się skradał, mnie strasznie rozbawił moment, kiedy on ucieka,
jeden z tych gości uderza go w plecy i mu buty spadają z plecaka, po czym on nawiguje i znowu podnosi buty w biegu, bo ważne, buty mu spadły. I on znowu podnosi buty i dalej gdzieś tam od nich ucieka. No ale widzimy też, że nasz bohater sam nie jest kompletnie bezbronny. Był w stanie tam spuścić łomot kilku gościom, ukraść im motor i zwiać. Więc jakiś tam element jednak walki będzie istniał, choć zakładam, że no to nie będzie, wiesz, Big Boss czy Solid Snake czy ktoś taki. Widzieliśmy skradanie się właśnie zarówno w trawie, jak i, no i tutaj te mocniejsze skradanie się, czyli kiedy mamy, jak on je nazywał, Amps, coś w tym rodzaju, te duchy, powiedzmy, które się unoszą. No, nie wyłapałem. Jakoś tam je nazywał, które on mówi, że on jest w stanie tylko wyczuwać, gdzie one są, ale kiedy jest podłączony do tego dziwnego płodu, to je widzi. I istotne jest to, żeby oczywiście je za wszelką cenę omijać. Bo widzieliśmy, co się dzieje, kiedy mu się to nie uda. Więc wydaje mi się, że no w Metal Gearze, jakby nie patrzeć, skradanka była bardzo dużą częścią gry, więc wydaje mi się, że tutaj, z czym ma Kojima duże doświadczenie, raczej będzie też mocno zaimplementowane. No, na pewno, tak. Wydaje mi się, że to będą najważniejsze elementy gry. Nawigowanie po terenie, czyli wiesz, zorientowanie się, gdzie masz dokładnie iść i znalezienie odpowiedniej drogi. Nie zawsze to będzie po prostu przez pole, ale czasem będziesz musiał przez jakiś pagórek czy coś. I równocześnie zaplanowanie jej tak, żeby się nie dać złapać przez to dziwne, wrogie siły. Czasami będziesz musiał pewnie przez obóz przejść. I ciekaw jestem też, bo nie wiem czemu myślę cały czas o Breath of the Wild po tym zwiastunie, ale tam też jest taki motyw, że masz obozy przeciwnika, które możesz jak gdyby zdjąć jakimiś, wiesz, metodycznymi sposobami, założyć pułapki, możesz po prostu szturm zrobić na daną bazę, albo możesz je po prostu poskradać się i ominąć. I zastanawiam się, czy nie będzie to wyglądało tutaj też podobnie, gdzie te bazy nie tyle będą jak gdyby głównym celem rozgrywki, co będą takim ryzykownym źródłem surowców, gdzie mógłbyś, wiesz, tam wpaść i, wiesz, na zwykłe rzeczy, chociażby, nie wiem, jakieś naboje czy coś takiego ukraść. No bo ukraść. Widzieliśmy, że sam również potrafi się posługiwać bronią palną w tej przebitce do tej pierwszej wojny światowej, czy cokolwiek to było, kiedy rozwalał tych też szkielety żołnierzy czy coś za pomocą właśnie broni palnej, więc tak jak mówisz, to też może być cenne. Właśnie, co myślisz o tych wszystkich sekwencjach, kiedy właśnie o tej jednej dziwnej sekwencji, gdzie nagle się wszyscy przenoszą do takiej zombie wersji pierwszej wojny światowej? Zastanawiam mnie w ogóle, na ile to całość się splata, bo jakby mamy też te napisy, które mówią o tym, że jest to connection, wiele osób mówi o other side, które można rozumieć na wiele sposobów, najprostszy śmierć, nie? Życie pozagrobowe, ale można myśleć o tej przeszłości w jakiś sposób. I jest powiedziane o tym, że ci, którzy są, że są ci, którzy nie mogą znaleźć tego powiązania, ale są ci, którzy też nie mogą go zerwać. I to jest też istotne, że pozostają połączeni choćby nie wiadomo co. I w tym momencie mieliśmy pokazanego tego Madsa Mikkelsena, który się wynurza razem z tymi pozostałymi szkieletami. Co więcej, ta postać, mówię, zakładam, że końcówka to jest Troy Baker, kiedy się wynurza z tym papierosem, mówi sam, że na szczęście mam dobre good connection with the other side. I w tym momencie widzimy te pozostałe szkielety, które się wynurzają razem z nim, ale on nie jest taki szkieletowy, po nim tylko te Death Stranding, ta Breya spływa. Więc zastanawiam się, czy to nie będzie właśnie na tej zasadzie, będą ci niektórzy, którzy po prostu nie byli w stanie zerwać czy ze swoją przeszłością, czy może ze swoim życiem w jakiś sposób, i oni będą tymi... Duchy! Jakby, wiesz... Tylko, że oni będą tymi cielesnymi do końca, takimi bardziej, a to wokół nich to będą jakieś już takie po prostu bezmózgie bardziej aparycje. Wiesz co, ja jestem pewien, że Kojima wymyślił na wyjaśnienie tego, czym jest Death Stranding, wymyślił jakieś naprawdę sprytne gówno, które w sumie nie będzie mieć żadnego sensu, ale będzie fajne. Bo to jest w jego stylu, prawda? I wiesz, najprostsze wyjaśnienie, że o, to są duchy, bo to jak gdyby ci, którzy nie rozwiązali spraw na Ziemi, ale wiesz, to jest Kojima, więc wiesz, że to będą jakieś nanomaszyny czy coś będą z tym związane.
Więc będzie jakaś dzika teoria dotycząca tego, która No, będzie są mieć te duchy, swoje. które się unoszą i chcą wciągnąć do siebie, czyli te, przy których skrada się nasz bohater, no ale są też ci, którzy bezpośrednio manifestują, jak właśnie Troy Baker czy Mads Mikkelsen, którzy wyłaniają się z tego i oni wokół siebie też mają te szkielety jeszcze. Więc Tak, mamy ale różne rodzaje mają też tego jakąś. Myślę, boza że życia. mają jakiś sposób kontrolowania tego Tak wygląda. na jakiejś zasadzie, gdzie wiesz, gdzie możliwe, że to jest. No, jakieś połączenie science fiction z No też horrorem, science. gdzie masz duchy, ale masz też ten. Być może ten glut, ta cała Breja, to wcale nie są te istoty w całości, tylko to jest po prostu sposób na kontrolowanie ich czy coś takiego. Nie, generalnie jak gdyby, wiesz, jest jeszcze wszystko otwarte i ciężko nawet spekulować, co to do końca będzie, bo na dobrą sprawę nie wiemy, ale ten zwiastun mnie przynajmniej uspokoił, bo bałem się na temat Death Stranding, czy to będzie, wiesz, czy to w ogóle wyjdzie, bo jak gdyby Tak, dostałem tego. dłuższy czas było milczenie, ale bałem się też, czy to nie będzie, czy to nie jest. Za mało gry w tym nie będzie. I tutaj pokazano wystarczającą ilość Jest gry, gameplay, żebym. masz tak. Jest Masz gameplay. strzelanie, bicie się, skradanie, jeżdżenie na motorze, Tak, znowu tak. skradanie się i tak dalej, więc to występuje. No, to. Jak myślisz, czy Kojima się sprawdzi jak gdyby w swoim samodzielnym projekcie, czy to jest jeszcze Absolutnie, kwestia absolutnie trzymam otwarta? kciuki. Póki co ma u mnie pełny kredyt zaufania po Metal Gearach. Oczywiście Team Kojima zawsze przy tej całej akcji z Konami. Mam nadzieję, że mnie nie rozczaruje, mam nadzieję, że pójdzie w pełni, że będę wystarczająco dobrze się bawił, że polubię bohaterów i pomimo tego całego niesamowitego wszystkiego, co się dzieje wokół. Ale chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo mówimy o tych supernaturalnych, tych ponadnaturalnych sprawach, o których jest ten Death Stranding, te tajemnicze połączenie z drugą stroną, te unoszące się duchy, że to też, co na końcu mówi bohater, że nawet jeżeli ludzie na nowo odzyskają połączenie, to te duchy nie znikną w żaden sposób i dalej będą, jakbyś świat się nie naprawi sam siebie. Więc na ile z tym można jakby walczyć, no, ale jest jeszcze ten ostatni czynnik, którym jest ten deszcz. I ten deszcz jest tutaj bardzo, bardzo kluczowy. Jest też ten motyw o tym, kiedy mówią, że nie będą go ścigać w czasie deszczu. Ponieważ jak powiedział, nie pamiętam czy to był Kojima, czy ktoś z przedstawicieli na którejś tym, mamy zwykły deszcz w tym świecie, ale jest też specjalny, nie wiem jak to było nazywane, nazwę to chronodeszcz, który w momencie, kiedy cię dotyka, to przyspiesza upływ czasu. Nawet w tym trailerze widzimy ptaka, który pada na jego ręku bodajże, i widzisz, jak się starzeje, po prostu jak się rozkłada jeszcze w jego ręku dosłownie, po kolei kości i tak dalej, to wszystko się rozkłada. Jest powiedziane, że występuje ten deszcz, dlatego oni też mają wszyscy te takie ciasne płaszcze przeciwdeszczowe chociażby, które ciągle widzisz, no bo kontakt z tym deszczem jest bardzo, bardzo zabójczy. Więc to też na pewno będzie miało jakiś, no coś więcej niż tylko, ej, dodajmy jeszcze jakiś fajny element, o deszcz, który powoduje, że się starzejecie. Nie, właśnie ciekaw jestem, jak to wszystko będzie zaimplementowane do rozgrywki, bo wiesz, bo to brzmi fajnie w fabule i dodaje dużo możliwości fabularnych, ale na pewno, to jest właśnie Kojima, więc i to niefiltrowany Kojima, więc wiesz, że to nie będzie po prostu w cutscence czy coś. Tak, To to nie będzie będzie częścią gameplayu. Gimmick, który, ej, dodajmy coś jeszcze, wiesz, jak biegniesz przez zamek, to wyskakujące kule lawy, czy coś takiego, Tam. które mają być, tylko coś za tym wejdzie, więc ja absolutnie liczę na to i mówię. I po tym trailerze boję się trochę tego właśnie, ja nie jestem jakimś super fanem eksploracji dla eksploracji, więc trochę się boję tego, że będę za często musiał tą drabinę rozkładać i zastanawiać się, czy mi sznura starczy, żeby zejść z tej przepaści. To nie jest aż tak bardzo mój styl, ale no zobaczymy, jeżeli będzie to wystarczająco dynamicznie powiązane z samym światem, gdzie na przykład chodząc po tym świecie będę miał jakieś interakcje, będę coś odkrywał, główny bohater może będzie coś więcej mówił na ten temat, to jestem w stanie się skusić. Po prostu w tego typu, nazwijmy to już sandboxowych rozwiązaniach, nie jestem fanem tego, kiedy jedyny sposób, żeby to przetrwać, to odpalić sobie w tle podcast czy coś takiego i iść Nie, migać. nie sądzę. Wydaje mi się, że wiesz, że
Będziesz mieć korzyści z większej ilości eksploracji, ale podejrzewam, że jak gdyby to nie będzie tak, wiesz, tak konieczne, że będziesz błąkać się w nieskończoność. Mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast, wiesz, to, że dostajesz dużo opcji poruszania się po terenie, że możesz sobie rozstawić drabinkę i ten, to naprawdę otwiera zupełnie na nowo, jak gdyby, cały ten aspekt gry. Właśnie w Breath of the Wild była taka mechanika, że mogłeś się wspinać po każdej powierzchni. Tak. I to po każdej powierzchni. I wiesz, i jak w Skyrimach i innych się wspinałeś na góry poprzez skakanie na nie z boku, to tutaj autentycznie czułeś się, że jesteś zdobywcą, że odkrywasz jakieś nowe tereny i tak dalej, więc jeżeli będzie to mądrze wprowadzone i sama mapa będzie zaprojektowana dookoła tego, to będziesz mógł po prostu spędzać godziny eksplorując, badając, sobie robiąc własne mapy, ale nie będziesz musiał tego robić. Będziesz mógł pójść prawie od razu do celu, jeżeli to jest twoim celem. Jeżeli to jest twoim, wiesz, twoim sposobem grania. Natomiast ja mam jeszcze do ciebie pytanie. Jak myślisz, czy w Konami sobie trochę plują w brodę, czy są za bardzo zajęci liczeniem hajsu z Pachinko? Są za bardzo liczeniem hajsu plus myślami o kolejnych mobilnych projektach. Tam kompletnie porzucili ewidentnie ten cały projekt. Wydaje mi się, że Konami ma to trochę wywalone. Im nie zależy bardzo na tych silnych markach. Na tym etapie było widać, że cały model biznesowy tej firmy się zmienił. I wydaje mi się, że no, nawet jeżeli ta gra się sprzeda nieźle, powiedzmy ten Death Stranding, to cały czas to jest kropla w morzu tego, co Konami robi na swoich własnych teraz tych projektach, szczególnie mobilnych. Że widziałem ostatnio zestawienie za 2018 rok dochodu rynkowego z PC-tów, dużych konsol, czy tam PS4, bodajże już Switch i Xbox i mobilnych aplikacji. I wyglądało to tak, PC-ty 33 miliardy, konsole wszystkie razem 38, więc nie jest aż taka duża przepaść, mobilne 63. Mam pytanie, że konsole wszystkie razem wzięte, czy każda zakładam, z osobna? Że były to duże konsole, czyli był to Switch, był to... Ale liczone razem. Xbox, liczone razem w jednej grupie, tak. Więc ich też różnica z PC-tem nie była jakaś ogromnie duża, a potem masz mobilne 63, które... Well, no, ale jak dodasz PC-ta i konsolę, no to wcale nie wychodzi tak znowu źle. No, jesteś niewiele wyżej niż mobilne, aż tak, nie? No. Więc a jeszcze dochodzi do tego Pachinko, które też zarabia gigantyczne pieniądze. Tak, to wymaga najmniej, jak gdyby, wysiłku, nawet mniej widzisz, niż te aplikacje mobilne. Konami widzi, gdzie są te pieniądze. I oni mają trochę wywalone, wydaje mi się, mają na to, żeby mieć taką, etapie. Wiesz, markę, o której się mówi. Nie? Ale wiesz, oni mają całą masę marek, o której, wiesz, wspomnieliby tylko i by natychmiast cały internet by się posikał w gacie, jak gdyby już Metal Gear to jedno, ale mają też Silent Hill, mają Castlevania, mają Contra, mają, nie wiem, Gradius, jak gdyby mają całą masę marek, które ludzie kochają. Kompletnie ich to nie obchodzi, mam wrażenie, na tym etapie. Nie no, obchodzi, bo wydają kolejne mobilne gry z tymi markami. Okej, tam ich to obchodzi. I Pachinko wychodzą maszyny, tak. By wyszło, tak. MGS3 wyszedł jako Pachinko i remake praktycznie całej gry, jako kurde jednoręki bandyta. No, super. I Castlevania też będzie mieć swój remake jako Pachinko. Także mówię, wydaje mi się, że nie plują sobie w brodę, oni mają kompletnie inne priorytety dzisiaj. No cóż. No miejmy nadzieję, że ci wszyscy twórcy, którzy się odłączyli od Konami i teraz działają sami, bo równocześnie jest jeszcze sytuacja bardzo podobna Kojiego Igarashiego, który odpowiadał za te późniejsze Castlevania, który też odszedł z Konami i teraz robi Bloodstained. Przepraszam. I liczę, że im się jak gdyby zacznie udawać i będą zarabiać własne pieniądze solo. Trzymamy kciuki za te Death Stranding, nie? Żeby tak. To pokazać, że Kojima bez Konami się obejdzie. Jak ich nienawidzę za to, że mi zarżnęli Metal Geara i za to, żeby dostać naprawdę cudowne rozwinięcie, bo wiem, co tam się działo i bardzo mi się podoba cała idea tego co, o czym jest Metal Gear 5, ale jednocześnie muszę sobie kupę dopowiedzieć, dostawić z tych wycieków tych cutscenek niedokończonych, które tam miały się pojawić, można znaleźć spokojnie te elementy całych misji wręcz, które miały jeszcze tam mieć miejsce, więc
fuck you Konami, także. Tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Był ze mną Adam Antolski, ja jestem Oskar Rogowski. Oczywiście o Death Stranding i innych grach będziemy rozmawiać przy omówieniach kolejnych konferencji na E3. I kto wie, oczywiście jeżeli po 9 listopada będziemy mieli okazję pograć, ograć Death Stranding, jeżeli faktycznie będzie naprawdę wciągające, będzie o czym gadać, to pewnie tak samo jak robiliśmy pogadankę o Mortal Kombat, jak zrobiliśmy, nie wiem czy w momencie kiedy nas oglądacie już jest na kanale, o God of War, kto wie, może pojawi się również i pogadanka o Death Stranding. Także to wszystko, polecam dalej śledzić oczywiście nasze napisy końcowe. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, możecie skorzystać z Tip and Donation, gdzie możecie również zadać swoje pytanie razem z napiwkiem. Na te wszystkie pytania zbieramy i w sobotnich materiałach na nie odpowiadamy, także bardzo dziękujemy za wsparcie. No i do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Hej.